Chciałbym bardzo serdecznie przywitać Państwa na kolejnym pokazie filmu dokumentalnego w Kinie Kultura. Bardzo się cieszymy z licznej frekwencji. Niebo bez gwiazd i tymi oklaskami zaproście twórców i gwiazdy. Powiedz na głos swoje życzenie. Co byś sobie życzył? Żebyś miał dobry wzrok. No to dmuchaj. Udało się? Nie. A ja teraz, żeby twoje życzenia się spełniły. Chciałbym zapytać o tytuł, Kasiu. Dlaczego tytuł Niebo bez gwiazd? Robert wiele rzeczy może jeszcze zobaczyć, ale faktycznie nigdy nie mógł i nie zobaczyłby gwiazd na niebie, bo to jest po prostu za ciemno. Ale ja na ten tytuł absolutnie nie wpadłam, także to jest pomysł pana Krzysztofa Langa. Ja myślę, że ten tytuł przyszedł mi tak intuicyjnie. No, w różnych momentach mi się różne tytuły wymyślają. To się wiąże pewnie też z czymś, że niebo jest jakby takim miejscem alegorycznym, trochę metaforycznym, prawda? I to, że tam jest jakiś w tym problem, niebo bez gwiazd, prawda? Że to jest już jakiś... Jakaś w tym jest jakieś, myślę, no, zaskoczenie. Jest mnóstwo uroczych scen, które się układają w fantastyczną historię. No i w górach, kiedy pada to zdanie, człowiek z laską nie jest skreślony. To jest klucz. To są akurat takie momenty, które chyba najbardziej lubię w filmie, a szczególnie w filmie dokumentalnym, gdzie wydarza się coś, czego absolutnie się nie wymyśli. I ja stojąc za kamerą, tam po prostu ledwo czasami utrzymuję tą kamerę, bo się jakby sam nie mogę uwierzyć w to, co słyszę albo widzę. I akurat w tamtym momencie to rzeczywiście czułem ciarki na plecach, że udało nam się złapać coś, co jest z jednej strony prawdziwą sytuacją, a jednocześnie ona jest tak wieloznaczna i jednocześnie zabawna i przewrotna, że to są jakby naprawdę niesamowite momenty dla mnie jako pierwszego widza, który trzyma kamerę i rejestruje taką rzecz. Tutaj jest narysowane, że człowiek z laską. I co? Że idzie. I może że tamte... nie jest skreślony. Że nie jestem skreślony. O, no to super. To możemy wędrować. Niebo bez gwiazd. Jest to film dokumentalny, który opowiada o relacji ojca i syna. Jest to specyficzna relacja, ponieważ ojciec jest w momencie, kiedy traci wzrok. Robert ma już tylko kilka procent pola widzenia. I jego 7-letni synek zaczyna przejmować pałeczkę, staje się jego przewodnikiem. Zależało nam na tym, żeby skupić się właśnie na tej relacji, ponieważ jest to wyjątkowa więź, która ich łączy. Bardzo optymistyczna, pełna takiej zażyłości, ciepła. Miłość jest niewidoczna dla oczu. To parafraza takiego znanego cytatu z Małego Księcia, która kojarzy mi się z tym filmem i z naszymi bohaterami, dlatego że film tak naprawdę jest o miłości. I rzeczywiście ta miłość jest czymś, co w żaden sposób nie jest widzialne, widoczne, a tak naprawdę może być też właśnie namacalne i odczuwalne. Robert jest osobą, która chwyta z życia każdą chwilę. To, co bardzo mi zaimponowało, Robert nadal jest bardzo takim męskim przywódcą stada. Mimo że można powiedzieć, że jest najmniej sprawną osobą ze względu na właśnie wadę wzroku, na chorobę, bardzo mi się podoba to, że Basia pozwala mu być właśnie tym przywódcą stada. Nie został on w jakiś sposób osobą taką ubezwłasnowolnioną. I myślę, że jest bardzo dobrym ojcem. Bardzo mi zaimponowało to, jak opiekuje się synem, jak pokazuje mu świat i myślę, że dzięki chorobie to robi. Trzy, cztery. Wojna! Niech mnie strzelą, kapcie! Co się stało? Wygrałeś! Ej, bo ty mi nie mówisz, co mi masz, tylko zabierasz mi kartę. Miałem jopka. Dobra, uwaga. Asa mam, też mam asa, ha, 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 ha. Masz siódemkę. O nie. Miałem jopka.